Czołem, moi drodzy. Dzisiaj na warsztat postanowiłem wziąć album, który myślę, że w swoim gatunku jest jedną z najbardziej ikonicznych pozycji. Zespół ten, mimo iż nie gra już od ponad 20 lat, to jego wpływ na scenę jest niewyobrażalnie wielki i po dziś dzień się nim inspirują ludzie. Chodzi oczywiście o zespół Death, a album, o którym dzisiaj mowa, to The Sound of Perseverance. Zapraszam. Tak więc, jak już mówiłem, dzisiaj na warsztat weźmiemy album zespołu Death, a dokładniej ich siódmy studyjny dorobek The Sound of Perseverance. Tak więc, ostatnia płyta studyjna Death została wydana 31 sierpnia 1998 przez Nuclear Blast Records. Nagrana zaś została w Morrisound Studios w miejscowości Tampa na Florydzie, która to była taką, można powiedzieć, mekką dla death metalowych zespołów ze Statanów i nie tylko. Za produkcję odpowiadają tutaj Chuck Schuldiner oczywiście oraz Jim Morris. Co do składu, no to wiadomo, Schuldiner, gitara i wokal. Do tego na drugiej gitarze Shannon Hamm, na basie dziś już świętej pamięci Scott Clendenin, a na perkusji Richard Christie. Tak więc myślę, że zespołu Death samego z siebie przedstawiać nie trzeba, gdyż albowiem jest to jeden z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych zespołów death metalowych na świecie. I znają go nawet ludzie, którzy niespecjalnie interesują się ekstremalnym metalem, co wiem z własnego doświadczenia. No i wiadomo, że muzyka Death się mocno zmieniała na przestrzeni tak naprawdę wszystkich lat działalności tego zespołu. No bo wiem doskonale, że pierwsze albumy Death, czyli Scream Bloody Gore i Leprosy, no to klasyczne albumy death metalowe. Natomiast już od Spiritual Healing zespół zaczął grać muzyką bardziej progresywną, ale też trudniejszą, jeśli chodzi o odgrywanie jej i o same kompozycje. No i można powiedzieć, że death było takim, można powiedzieć, autentycznie progresywnym zespołem, bo z płyty na płytę ten zespół się rozwijał, grał muzykę coraz to bardziej złożoną, techniczną, skomplikowaną. Innymi słowy, nie można powiedzieć, że zespół stał w miejscu, bo cały czas się rozwijał. No i dzisiaj postanowiłem opowiedzieć o finalnej płycie tegoż wspaniałego zespołu, czyli The Sound of Perseverance właśnie. Tak więc jest to album złożony z 9 kompozycji, łącznie trwających 56 minut. Muzycznie zaś to nadal jest death, ale jak już wspomniałem, death było zespołem, który się rozwijał przez całą tak naprawdę działalność, więc ten album nie jest taki sam jak, powiedzmy, Symbolic, Human czy Individual Thought Patterns. Słychać na pewno na tym albumie dwie rzeczy, które to są najbardziej powalające. To jest dokładność i doskonałość. Pod każdym względem, moi drodzy. Ale po kolei. Jeśli chodzi o kompozycję, no to nie jest to muzyka prosta. Raczej powiedziałbym dość złożona, trudna. Wystarczy się wsłuchać chociażby w partie gitarowe, czy nawet partie perkusji w niektórych utworach. No tutaj naprawdę ci panowie wyczyniają niezłe triki. Brzmi to moim zdaniem doskonale, że rewelacyjnie się tego słucha. Muzycznie to wiadomo, jest to death metal, więc jest ciężar, jest growl. Co prawda jak to w death bywa wysoki, ale no pasujący do tej muzyki. Nie każdemu wokal Chucka może przypasować, ja o tym wiem, ale no moim zdaniem on był w stanie się wpasować mimo wszystko do tej muzyki. Ale riff na tym albumie to w ogóle jest miód dla uszu. Ale jest też tutaj sporo melodii na gitarach. Niektórzy nawet ten okres death, właśnie The Sound of Perseverance czy Symbolic, ośmielili się określać jako melodyjny death metal. Nie wszyscy, ale co niektórzy tak robili. Aż tak daleko bym się nie posunął, no ale fakt. No jest to muzyka, która jak najbardziej zawiera melodię, to nie jest tylko i wyłącznie ślepe naparzanie. Tutaj autentycznie dużo się dzieje, więc no jak najbardziej na plus. A utwory, tak jak na przykład Scavenger of Human Sorrow, no pokazują, z czym tu mamy tutaj do czynienia, że to jest muzyka bardzo dokładna, dopracowana, ale zarazem zajebista. What? Momentami ta płyta jest w stanie też zaskoczyć. Tu nie chodzi nawet o same zagrywki, jakieś na gitarze, perkusji i tak dalej, ale
są na tym albumie momenty, kiedy można odnieść wrażenie, że dany utwór się już skończył, a tymczasem nie. Doskonałym przykładem jest utwór Story to Tell, gdzie jest parę takich momentów, gdzie wydaje się, że to już koniec. Nie będzie nic. A tu? Nie. Dalej jest tutaj coś do powiedzenia. No, moim zdaniem super sprawa, że na tym albumie nie ma nudy. Cały czas coś się dzieje i nie można od tej płyty oderwać uwagi. To jest moim zdaniem wielki atrybut tegoż wydawnictwa, czy w ogóle wszystkich płyt zespołu Def. A zwłaszcza z tego okresu po Spiritual Healing, że na każdej z ich płyt dużo się dzieje i jest na co zwrócić uwagę. Jest to muzyka na pewno dokładna i bardzo dopracowana. To w ogóle jest temat na osobną dyskusję, ale no utwory tutaj są zdecydowanie na plus. Widać było, że Schuldiner, mimo iż już w tym okresie można powiedzieć, że osiągnął perfekcję jako kompozytor, to jednak dalej cisnął i wyszło mu dzięki temu wspaniałe dzieło. Warto też co nieco wspomnieć o tym, że co niektóre utwory na tym wydawnictwie, a dokładnie mówiąc By The Pain, Spirit Crusher i A Moment Of Clarity, pierwotnie miały się ukazać na innym albumie, na którym występował Chuck Schuldiner, a dokładnie mówiąc The Fragile Art Of Existence projektu Controlled Unite, wydanym w 1999. Jednak, kiedy zespół podpisał umowę z Nuclear Blast Records, to Chuck Schuldiner zgodził się umieścić te oto kompozycje na ostatnim albumie Def. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo to są wspaniałe utwory, zwłaszcza Spirit Crusher, to jest jedna z najlepszych kompozycji na tym albumie, w ogóle jeden z lepszych utworów Def. No ja generalnie uwielbiam całą dyskografię Def, ale tutaj te utwory to są prawdziwe hity, to jest absolutny geniusz pod każdym względem, moi drodzy. Żeby nie było, lubię też bardzo Controlled Unite, ich jedyny studyjny album The Fragile Art of Existence, ale w tym starciu The Sound of Perseverance zdecydowanie wygrywa. Choć też trzeba pamiętać, że Controlled Unite grało troszeczkę inaczej, mianowicie Def jest właśnie takie bardziej death metalowe, bardziej agresywne, kiedy to Controlled Unite było bardziej takie power metalowe, można powiedzieć, ale też moim zdaniem to było dobre granie, ale o Controlled Unite może opowiem przy innej okazji. Jak już tu mowa o precyzji i dokładności tego albumu, no to trzeba po prostu powiedzieć o produkcji tegoż wydawnictwa. No brzmienie tego albumu to jest rewelacja po prostu. Produkcja jest bardzo klarowna, ale tak po prostu jest doskonała. Wszystko tutaj, moi drodzy, idealnie słychać. Jest wszystko w sam raz nagłośnione. Gitary brzmią moim zdaniem idealnie. Perkusja też ma jak najbardziej dobre brzmienie. Wokale są odpowiednio nagłośnione. Bas też jest dość mocno wyeksponowany. Wszystko tutaj słychać. Nic, absolutnie tutaj nic nie przykrywa. Nawet jeśli chodzi o gitary, to jak mamy jakieś melodie czy soloweczki, to mamy też doskonałe riffy. Na przykład Flesh and the Powered Holds. Więc jeśli chodzi o produkcję, no to naprawdę szczyt po prostu, jeśli chodzi o Def. A najlepsze jest to, że mimo tak dokładnej i precyzyjnej produkcji, album nie zatraca ani trochę mocy. Jest tutaj mnóstwo agresji, ale podanej w idealny wręcz sposób. No, za takie albumy to, moi drodzy, należą się nagrody. Like fire carried by the wind. The end of a time. A time to begin. It'll take you in.
tym albumie znajduje się także jeden bardzo ciekawy i oryginalny jak na Def utwór, a dokładnie instrumentalny Voice of the Soul. Jest to utwór dość nietypowy jak na Def, pomijając sam fakt, że jest to utwór instrumentalny, co o tyle sama struktura utworu jest bardzo nietypowa jak na ten zespół. Drugim tego typu utworem w repertuarze Def jest Cosmic Sea z albumu Human, a tak to Def w swojej historii nie miał zbytnio utworów instrumentalnych. Sama struktura utworu jest dość oryginalna. Oprócz klasycznych metalowych gitar mamy tutaj przede wszystkim gitarę akustyczną. Utwór ma w ogóle zupełnie inny nastrój niż reszta płyty, ale mimo wszystko w jakiś tam sposób do tego albumu Voice of the Soul pasuje. Z tym utworem w ogóle wiąże się dość ciekawa historia, o czym wspomniał nawet w jednym z wywiadów sam Chuck Schuldiner, mówiąc: Voice of the Soul to właściwie coś, co napisałem w trakcie Symbolic, ale nigdy nie pojawiło się w albumie. Dla mnie to szansa nie wrzeszczeć, a jedynie grać na gitarze i dobrze się bawić. Przede wszystkim jestem gitarzystą, potem wokalistą. Także ciekawa, moim zdaniem jak najbardziej udana i oryginalna kompozycja. Moim zdaniem jedna z ciekawszych na tymże albumie. I to przy okazji, jak mowa o Voice of the Soul, to mogę wam powiedzieć, że jakiś czas temu dwóch gitarzystów z mojego zespołu miało okazję zagrać ten utwór na żywo u nas w Ostrołęce. Tutaj za zgodą puszczę wam fragment. Na zakończenie warto byłoby tutaj co nieco powiedzieć na temat utworu wieńczącego to wydawnictwo, a dokładniej Painkiller. Jest to oczywiście cover zespołu Judas Priest, który pierwotnie nie miał się ukazać na podstawowym wydaniu tejże płyty, a na jej japońskim wydaniu. O samym tym coverze Chuck Schuldiner wspomniał w jednym z wywiadów następująco: Cóż, w zasadzie to dla mnie była szansa zaśpiewać inaczej. Wolę śpiewać melodyjnie. Nie lubię śpiewać growlem. Piosenka Priestów była dla mnie szansą, by się zabawić. Wszyscy uwielbiamy ten album. Painkiller jest boski. To jest szansa, by się z nim dobrze bawić. Zaczynamy śpiewać. Nie wiedzieliśmy, czy to wydamy. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle to wyjdzie. Zdecydowaliśmy się umieścić to na albumie. Zauważalną różnicą tego utworu od reszty jest to, że tutaj Schuldiner śpiewa troszeczkę inaczej. Wyżej nawet niż zwykle. Pomijając sam fakt, że Schuldiner śpiewał raczej dość wysoko, zwłaszcza jak na death metal, no to tutaj to bardzo wyraźnie słychać. No, troszeczkę bardziej śpiewa w tym utworze jak Rob Halford, właśnie w utworze Painkiller, co jest jak najbardziej wskazane. No i udało się to osiągnąć Schuldinerowi. Co ciekawe, to pod koniec tego utworu Schuldiner po raz pierwszy w historii Def zaśpiewał czystym wokalem. Pierwszy i ostatni niestety raz, bo wiemy wszyscy, jaki był koniec historii zespołu Def. Mianowicie dnia 13 grudnia 2001 roku Schuldiner odszedł do wieczności w wieku 34 lat, co wszyscy doskonale wiemy, że było ogromną stratą dla sceny metalowej, bo umówmy się, Schuldiner to był geniusz, a takowych muzyków to wielu niestety nie ma, więc no wtedy to świat metalowy poniósł ogromną stratę, tracąc jednego z najważniejszych gitarzystów i muzyków sceny death metalowej, który pozostawił po sobie niezwykłe arcydzieła gatunku, takie jak właśnie The Sound of Heard Severance. A sam cover Painkillera, muszę oddać, jest naprawdę udany. Oczywiście wiadomo, że najlepsza jest pierwotna wersja od Judas Priest, ale i tak wersja Def jest moim zdaniem super. We'll be right back.
I taki właśnie jest fenomen tegoż albumu, jak ogólnie zespołu Def. Dokładność i perfekcja po prostu pod każdym względem. No The Sound of Perseverance, moi drodzy, to jest album wręcz doskonały. Jak zresztą praktycznie każdy album zespołu Def. Bo ja wam powiem całkowicie szczerze, ja uwielbiam całą dyskografię studyjną Def. Ten zespół nigdy nie popełnił ani jednej słabej płyty. O ile moimi ulubionymi albumami do dziś pozostają Human i Scream Bloody Gore, to jednak myślę, że aż tak bardzo rankingi, jeśli chodzi o płyty tegoż zespołu, nie są potrzebne, bo dyskografia tego zespołu jest tak wspaniała i bogata, że nie ma co się zastanawiać nad tym, który album jest lepszy, który gorszy. Cieszmy się tym, co mamy, bo mamy wspaniałą dyskografię legendarnego zespołu. Także jeszcze raz, The Sound of Perseverance to jest mistrzostwo, moi drodzy. Jeśli nie znacie, to koniecznie poznajcie, bo to, jak mówiłem, wspaniała płyta. A, no i we wkładce do tej płyty mamy też cytat Fryderyka Nietzschego z dzieła Poza dobrem i złem. Kto walczy z potworami, ten niechaj baczy, by sam przytem nie stał się potworem. Zaś gdy długo spoglądasz w bezdeń, spogląda bezdeń także w ciebie. Tak więc, na plus, Fryderyk Nietzsche, zawsze na plus. Cóż więcej mogę dodać, moi mili? 10 na 10. Pamiętajcie, The Sound of Perseverance to jest arcydzieło. No i co, i to było ode mnie na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. Dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w którymś z kolejnych materiałów. Ja się już będę z wami żegnał. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.